Witajcie najmilsi, w tym roku witam Was po raz 11. Oznacza to, kochani, dokładnie dekadę, 10 pełnych lat kanału Wiedza z Wami. To jest, proszę Państwa, morze wiedzy przekazywanej maturzystom, ale także bardzo owocne lata współpracy z Wami, z uczniami, rodzicami uczniów, które przyczyniły się do naszego rozwoju, a zatem, kochani, bardzo się cieszę, tym bardziej, że ze zwiększoną dynamiką wkraczamy w kolejny sezon. A to jest sezon niezwykle istotny. To jest pora zmian. Wiecie przecież, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zareagowało między innymi na fakt, że rok 2025 miał być pierwszy raz rokiem, kiedy maturzyści przystąpią do egzaminu według wymagań z podstawy programowej, a nie według wymogów egzaminacyjnych, które obowiązywały w minionych latach jako taki rodzaj ulgi związanej z koronawirusem. Niemniej jednak zmiany, które zaplanowano na dalsze lata, są o wiele lepsze dla maturzystów, niż moglibyście się spodziewać. Pierwsza kwestia dotyczy tego, kochani, że na przykład znacząco ograniczono Wam listę lektur obowiązkowych, a zatem w tym odcinku opowiem o tej nowej liście, opowiem o tym, jak będzie wyglądać ta matura prawdopodobnie w planach, no i oczywiście przedstawię Wam to, czym będziemy się zajmować w nadchodzącym roku szkolnym. Zacznę od listy lektur, która obowiązuje, uwaga, uwaga, od września 2024. Czyli nie ma tak, że jak ktoś jest w klasie drugiej, trzeciej czy czwartej, to idzie tą starą listą. Nie, moi drodzy. Nie, to jest już niemożliwe. I tutaj, żebym bardzo jasno się wyraziła, jeśli chodzi o klasę pierwszą, to mamy tutaj mitologię, Antygonę, Macbetha, Skąpca. Wydaje się, że na klasę drugą to jest Dziady, część trzecia Adama Mickiewicza, Lalka, Prusa, Zbrodnia i Kara Dostojewskiego. Potem klasa trzecia to Wesele i Przedwiośnie, a już klasa czwarta, kochani, to będą prawdopodobnie takie lektury jak Zdążyć przed Panem Bogiem, Dżuma, rok 1984 i Tango. Czyli bardzo mocno ograniczono listę lektur, jeśli chodzi o lektury czytane w całości i obowiązkowe. Natomiast nadal pozostaje lista lektur, które są ważne i konieczne do poznania, ale co będzie we fragmentach? Fragmenty Biblii, fragmenty Lamentu Świętokrzyskiego, rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią, pieśni o Rolandzie, satyry Krasickiego, ballad, jakaś ballada Adama Mickiewicza, fragmenty Potopu Sienkiewicza, fragmenty Chłopów Rejmonta, fragmenty Ferdydurkę Gombrowicza, opowiadania, proszę Państwa, Do gazu Borowskiego, Innego świata Grudzińskiego, będzie do poznania Górą Edek Marka Nowakowskiego, miejsce Andrzeja Stasiuka, Profesor Andrews w Warszawie, Olgi Tokarczuk i wybrane fragmenty Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. Do tego należy jeszcze dodać tutaj lektury z zakresu szkoły podstawowej, druga część Dziadów Mickiewicza, również jego Pan Tadeusz, Balladyna Słowackiego i Zemsta Aleksandra Fredry. A zatem, moi drodzy, tutaj zobaczcie, jak dużo zostało wyrzucone. Te oczywiście lektury czytane we fragmentach, to my najczęściej poznajemy na lekcji, te fragmenty są w podręcznikach, natomiast bardzo ważna kwestia. Te zmiany zostały dokonane tak, żebyście nie musieli zmieniać podręczników, tak od razu kupować nowych. Wydawnictwa zostały zobowiązane do zaznaczenia tego, jeżeli będą wydawać kolejne książki, co jest usunięte z podstawy programowej, czyli co już nie obowiązuje, może oczywiście tę wiedzę uczeń posiadać, ale go nie będzie obowiązywała. I ta lista lektur jest o tyle ciekawa, że również tam będą propozycje, które może wykorzystać nauczyciel, co najmniej jedną z tych propozycji. Nie będę się tu zagłębiać, myślę, że w Waszych szkołach nauczyciele bardzo szybko taką propozycję Wam przedstawią, ale zobaczcie, jak wiele więcej mamy czasu, chociażby w klasie czwartej, na trenowanie do matury. I co do matury o arkuszu maturalnym. Oczywiście nic się nie zmienia w tym sensie, że pierwszy arkusz będzie dotyczył dwóch testów, język polski w użyciu oraz test historyczno-literacki, natomiast arkusz drugi będzie zawierał dwa
tematy. I teraz, moi drodzy, co jest bardzo ciekawe, bo tutaj miało się to zmienić, miał wejść utwór poetycki, czyli miał być jeden temat z wierszem, jak to się mówi, ale zrezygnowano z tego pomysłu, co nie znaczy, że uczeń nie może się na wybrany wiersz powołać, bo może. Natomiast ten wiersz nie będzie dołączony do tematu, czyli nie będzie obowiązkowy. Natomiast na pewno, oczywiście, drodzy Państwo, jeśli chodzi o punktację, pozostaje ona taka sama, czyli maksymalnie możecie dostać z tych obydwu rozwiązań, możecie dostać te 60 punktów. Tutaj się to nie zmienia. Natomiast jeśli chodzi o test historyczno-literacki, to ze względu na zmniejszenie liczby lektur obowiązkowych, całkowicie przesunięto akcenty. I z tego testu historyczno-literackiego uczeń może dostać maksymalnie 15 punktów, ale uwaga, uwaga. Epoki podzielono na dwie takie części, na dwa bloki. Pierwszy blok to od starożytności aż po pozytywizm i drugi blok to od młodej Polski aż po czasy współczesne, czyli literaturę po roku 1989. I co jest istotne, drodzy Państwo, okazuje się, że ten okres, który mniej więcej przypada na XX i XXI wiek w literaturze, jest ważniejszy, bo z tych zadań, drodzy moi, będzie aż 8 punktów, natomiast z epok wcześniejszych 7. Powiecie, że jeden punkt to niewielka różnica, ale zobaczymy przy rozwiązywaniu zadań. Natomiast jeżeli chodzi o język polski w użyciu, to, drodzy Państwo, tutaj przy tym teście nie będziecie mieli tak dużo zadań. Znowuż tutaj punktów można uzyskać maksymalnie 10, ale 4 za notatkę syntetyzującą, bo kochana notatka zostaje, czyli wszystkie te ćwiczenia, które robiliście na lekcji w szkole, jak najbardziej będą przydatne. My czekamy w tej chwili na jakieś pierwsze matury próbne, natomiast ja na tym naszym kanale w tym roku będę Wam proponowała bardzo dużo takiej intensywnej pracy z lekturami, również z tymi, które nie są wymagane, ponieważ niektórzy nauczyciele po prostu w ramach tego dodatkowego utworu, jaki mogą sobie wybrać, będą omawiali dobrze już znane i przerabiane wcześniej lektury szkolne, to ja będę także do tych lektur wracała, ale będę bardziej Was ukierunkowywać na egzamin maturalny i jednocześnie będę to robić etapami, czyli klasa pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czyli co należy zapamiętać, jakie motywy. Będziemy też bardzo dużo robić lekcji na temat rozprawki, bo jest ona niezwykle istotna i zostaje oczywiście jako taka forma pisemna w drugiej części arkusza. I będziemy, moi drodzy, również rozważać różnorakie zagadnienia z matury ustnej. Tutaj przypomnę, że uczniom naprawdę zrobiono wielką przysługę, ponieważ w roku szkolnym 2024-2025 do matury ustnej zostało wyłącznie 68 pytań. Dodano trochę tych lektur nieobowiązkowych, tych we fragmentach. Niemniej jednak, moi drodzy, wszystko będzie na naszej stronie internetowej i kurs przygotowujący do tej ustnej. I, moi drodzy, będzie już tak naprawdę jest dostępny mój nowiutki, świeżutki, bardzo dokładny kurs poświęcony pisaniu rozprawki. Zachęcam Was do tego wszystkiego i zapraszam w tym roku na nasz kanał. A ponieważ jest to rok jubileuszowy, to zobaczycie też specjalny odcinek z tym związany, akurat mniej więcej w tym czasie, kiedy zaczęliśmy w 2014 roku działać. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.